Dzień dobry, albo dobry wieczór. 13 listopada. Chciałbym pozdrowić Was hasłami, które są na dzisiaj przeznaczone. Pierwsze to z Księgi Sędziów z 6 rozdziału. Gedeon powiedział do Pana: jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. I z 1 listu Jana z 5 rozdziału. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A tak Augustyn z Hipony powiedział: Pan Bóg pragnie, aby w modlitwach wyrażało się nasze pragnienie, abyśmy stali się zdolni do przyjęcia tego, czym nas pragnie obdarzyć. Myślę, że doskonale korespondują z chwilą przeczytanymi słowami także słowa kazalne, które będą rozważane w naszych kościołach. A jeden werset chciałbym tylko przeczytać, a jest to werset 7 z Ewangelii Łukasza, 18 wiersza. Czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Tak jak powiedziałem, mamy, ich pewnie każdy to czuje, mamy dzisiaj 13 listopada, po długim weekendzie, piątek mieliśmy wolny, z bardzo konkretnego powodu. Mieliśmy wolny, bo obchodzimy Święto Niepodległości i myślę, że te teksty dotyczące modlitwy, tego, w jaki sposób Bóg działa, myślę, doskonale korespondują właśnie i z tym świętem, i z dzisiejszą niedzielą. To znaczy, wyobraźcie sobie, że 123 lata Polski w ogóle na mapach nie było. Ludzie nie mieli swojej narodowości, o którą bardzo się starali, którą, jak się okazuje, pamiętali. Pamiętali o kulturze, pamiętali o książkach, przekazywali wiedzę o swojej ojczyźnie swoim dzieciom. I tak jakby to móc uprościć, to 4 pokolenia tak naprawdę w Polsce nie żyły. To jest naprawdę szmat czasu. I myślę, że oprócz tego, że wielu ludzi, którzy myśleli po polsku, przypominali o tym, że Polska była i powinna kiedyś wrócić na mapę, o tym, że jest coś takiego jak polski duch i polska ziemia, myślę, że wielu z tych ludzi, jeżeli nie większość, jeżeli nie wszyscy, na pewno też gorąco się o to modlili. I zobaczcie, 123 lata, ktoś może powiedzieć, no przecież Bóg tego nie słucha. No, 4 pokolenia modlą się o jedną sprawę i nic się nie dzieje. Natomiast jakoś to się wydarzyło. Jakoś doszło do tego niesamowitego cudu, że po 123 latach Polska odzyskuje niepodległość. Ktoś może powiedzieć, no takie były polityczne uwarunkowania, tak się stało, były odpowiednie osoby, które podjęły odpowiednie decyzje. Tak, tak możemy mówić i w większości ludzi tak mówi, że większość rzeczy zasługuje, że większość rzeczy, jakie osiągnęła, ma tylko i wyłącznie dzięki sobie. Natomiast prawda jest taka, że Bóg jednak ma nad tym wszystkim pieczę. Słucha ludzi, którzy mają w swoich sercach ogromne pragnienie. Są przekonani o tym, o co się modlą. I myślę, że Święto Niepodległości dla nas dzisiaj też jest takim przykładem tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Że Bóg jest z tymi, którzy do Niego wołają i proszą o pomoc. Tak więc jedyne, co musimy dzisiaj sobie uświadomić, to, że czasami na efekt tych modlitw trzeba po prostu dłużej poczekać, ale one się zawsze spełniają. Zawsze się spełniają, jeżeli taka jest wola Boża. Dlatego też naprawdę trzeba mocno myśleć, o co się modlimy. Myślę, że Polacy też 123 lata mieli naprawdę, to jest szmat czasu, żeby przemyśleć, jak ta Polska ma wyglądać. I myślę, że też ten krótki okres do wybuchu II wojny światowej pokazał, jak bardzo była przemyślana koncepcja Rzeczypospolitej. Tak więc myślę, że czasami ten czas, który jest wydłużony być może dla nas, jest potrzebny do tego, żeby zrozumieć, że jest potrzebny czas do tego, aby przemyśleć pewne sprawy, żeby potem podejmować lepsze decyzje. Tak więc dzisiaj chciałbym Was zostawić z takim przekonaniem, że Bóg wysłuchuje modlitw. Może to czasami długo trwa, ale zawsze tego słucha. Natomiast od nas zależy tylko to, żeby dobrze przemyśleć to, o co się modlimy. Tak więc na 13 listopada życzę Wam dzisiaj wszystkiego, co najlepsze, dużo Bożego błogosławieństwa i szczęścia Wam wszystkim. Boże. Amen.